wieczorem, waszmościom i waszmościeniom, świniom. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Z tej strony oczywiście Jamci to jest, czyli Grzechu 40. No i pogrywamy sobie w Knights of Honor 2 Sovereign, cesarstwem polskim, bo już to tak należy tytułować. W istocie mam spore ziemie w średniowiecznej Europie, więc kto wie, czy nie zasługuje już na miano cesarstwa. Obserwuję sobie te miniaturki w tej grze, na tej mapie, patrzę na tą teksturę, na te domki, na te lasy. Boże, jakie to piękne, no nie mogę się napatrzeć, nie? Zobaczcie, jakie misternie wykonane jest to miasto, ile tam jest tych domków, tego wszystkiego. Ładne to po prostu dla oka, bardzo to cieszy. Dobra, gramy dalej. Z tego, co pamiętacie, ostatnio zdobyłem Łuck, który okazał się być ekstremalnie rozbudowaną miejscowością, a teraz oszczędzam szmalec na budowę uniwersytetu. Pierwszego uniwersytetu w całym moim królestwie, no ale trzeba się jakoś nieść z rozwojem, prawda? Przybył do Inflant, dobrze. Ja bym chciał, żeby z Inflantami troszeczkę te relacje się delikatnie poprawiły, bo naprawdę ze wschodem są one fatalne. Jeżeli wybuchnie obecnie... pobożność. No dobra, jeżeli wybuchnie obecnie wojna z Mińskiem, która trochę wisi w powietrzu, to niestety, ale obawiam się, że cała ta część mapy na mnie ruszy. I wtedy, chociaż jestem potężny, to zasram się, postram, nie dostram, ale nie obronię. Fizycznie, no nie da rady, no nie przeskoczę pewnych tematów. Dobra, to się jednak nie będzie buntowało, bo w pewnym momencie te nastroje tam były bardzo negatywne, to wysłałem tam wojska w razie W. Powracamy nimi do Poznania, bo chciałbym wyposażyć moje armie w maszyny oblężnicze. Zobaczymy, czy się uda. Książę Bogusław dojrzewa. Panie Książę Bogusław, przejawia szczególnie uzdolnienia w kilku dziedzinach. W jakim kierunku powinniśmy go kształcić? Jest to marszałek. Poczekaj, stój. To jest ważna kwestia. Jest to marszałek. Targowanie. Średnie takie. Prędkość armii, zaopatrzenie, no to jest taki must have dla marszałka, i tak będę to musiał mieć. Albo zarządzanie. Myślę, że logistyka będzie rozsądnym wyborem dla niego. Niech się chłopak uczy, jak to logicznie sobie tam wszystko normalnie wytłumaczyć. O! I budujemy uniwersytet. Uniwersytet w Łucku. Ośrodek kultury i nauki niezbędny do opanowania zawodów, które wymagają specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji. Plus 75% uznanie, gdy miasto ma namiestnika, plus 200 do limitu książek w królestwie. Limitu książek, wow, to fajnie. Plus 20 potęga kulturowa, gdy miasto ma namiestnika, do tego wytwarza proch strzelniczy. Więc no grubo, nowe dobro będzie w całym królestwie. Coś, czego jeszcze nie było w Grzechosławii. Więc myślę, fajnie, okazja handlowa, namów najemników nie bałdzo. Chociaż ja tam gdzieś miałem chyba moją armię, co stacjonowała bez generała gdzieś przy jakimś mieście. Coś to takie było, że mi król umarł i ta armia gdzieś została, ale gdzie to było w ogóle, nie pamiętam. Czy ona zniknęła? Wzięła i znikła może. Może tak, no. Ciężko powiedzieć. W każdym razie, maszyny oblężnicze. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, co ja w ogóle mogę. Gówno mogę, a czemu? Przecież na Boga mam warsztat maszyn oblężniczych w tym mieście. O co się plujecie, ludzie? Aha, jeszcze się nie... O Boże, jeszcze się nie zbudował. A już się pultam, prawda? Ja to tak jestem waleczny, można powiedzieć. Już tam chciałem wojować, ale nie, dobrze jest. Nic tam się nie dzieje. Nic się nie dzieje, na. Mamy tu spokój, na. Myślę, że wy z tego Łucka możecie wyjść. Ja bym jednak optował za tym, żeby większość moich armii stacjonowała na tych północnych rubieżach, bo to jest kwestia czasu, aż Mińsk się na mnie znowu wysra i będzie jedna wielka wojna. To, myślę, jest nieuniknione, niestety, więc trzeba w tym kierunku tutaj zmierzać, żeby wszystko było... Żeby Polska była Polską! Żeby wszystko było na zicher, dopięte na ostatni guzik. W Lublinie chciałem iść w kopalnię, z tego co pamiętam. Dobrze go dom, w magnetyt. A tutaj chciałem iść w... przetapianie srebra. Na pewno, jestem pewien, na 2 miliardy procent. Zobaczmy, uniwersytet się stawia, a tutaj coś mogę... w katedrze też coś mogę postawić, proszę bardzo. A cóż to są? A potrzebuję ziół. No ale zioła to ja przecież mam. Sire, we've spotted mercenaries camping in our lands. Trochę tego nie rozumiem, bo się podświetla tak, jakbym nie mógł tego wybudować, jakbym nie miał tych dóbr. A przecież ja zioła posiadam, to ja mam zioła posiadać w tym regionie? Bo w królestwie mam.
tak trochę dziwnie. W królestwie mam takie rzeczy, tylko że no... najwyraźniej oni by chcieli, żebym ja to w tym regionie posiadał. To tak trochę z dupy jest. W takim razie... szkoda. No słuchajcie, no zioła mam na bank. To jestem absolutnie pewien, bo tam miałem te zielarnie. Poczekaj. Zielnik. No, no przecież. Tu mam zielnik, tam mam zielnik. Wytwarzane środki zioła, czyli oni by chcieli, żebym ja to w tym samym regionie miał. No to trochę tak... to mi się nie do końca podoba, bo to już się robi tak zawiłe, że no w większości regionów nie będę mógł w większości budynków w takim razie postawić. Trochę szkoda. Czyli w takim razie, jeżeli tak to wygląda, to prawdę powiem i nie skłamię, że to bez sensu w takim razie, że postawiłem uniwersytet w tym mieście, bo nie będę w stanie z niego korzystać i tak. Ale z drugiej strony, jak tutaj mam na przykład... a, nie wiem. Ceremonie, ozdoby. Bardzo dużo rzeczy te budynki wymagają. Ja bym potrzebował w takim razie katedrę postawić gdzieś, gdzie mam zioła, czyli na przykład w Krakowie. Tylko no weź tu, chłopie, teraz dwa sloty pod to zużyj. No, jak trzeba będzie, to zrobimy. No, co tu wiele mówić. Niedaleko Włodzimierza pojawi się najemnicy. Nie chcę. Chryndol się, Stefan. No dobra, no co tu wiele mówić. Na razie stawiamy to, co mówiłem, czyli przytapianie srebra w sieradzu, poproszę. To też jest coś nowego, tego do tej pory nigdzie w królestwie nie miałem. Przytapianie srebra w sieradzu. Srebra używa się do bicia monet oraz wytwarzania wartościowych dóbr, takich jak zastawa stołowa, kandelabry czy biżuteria. No widzicie. Sztabki srebra. No dobra. Tak to jest. Czyli prawdę mówiąc... to jest len, to nie są zioła. A, widzisz. No nic, dobra. Kapłan ma okazję, szerzenie religii. No na razie nie bardzo, on coś robi. Co ty robisz? Coś robisz w ogóle? Gówno robisz. Się opierdaczasz. Wyślemy go do Konstantynopola na razie. No dobra, czyli bym do uniwersytetu rozwijał Kraków w takim razie. No w sumie poniekąd w realnym świecie Kraków, miasto uniwersyteckie, jak najbardziej. Pod tym się można podpisać, nie? W Połocku też bym chciał ten slot wykorzystać, tylko ja nie mam pieniędzy teraz. Księgi. Sometimes diplomacy is the only way. You've selected the best skills for me. Wykorzystamy trochę ksiąg. No dobra, no to na razie wsi spokojna, wsi wesoła, rozwój taki można powiedzieć na spokojnie, nic się nie dzieje takiego złego, fatalnego. Ktoś tu podróżuje przez moje ziemie, są to Szwedzi, ale Szwedzi mnie lubią. W każdym razie ostatnio mnie lubili. No, Szwecja jest akurat całkiem w porządku pod względem nastawienia. Na razie wojny nie planuję, jak Mińsk mi wypowie, to wypowie, ale ja na razie nikomu nie planuję nic wypowiadać. Czyli co? Zobaczmy te maszyny obrężnicze wreszcie. Tylko taran? Czekaj, czemu nie mogę innych? Zaraz. Machina obrężnicza taran. Do przebijania zamkowych wrót. Siła oblężenia 7. Wymaga warsztaty machin obrężniczych. Koszt utrzymania 5. A to? Machina obrężnicza do burzenia zamkowych murów. Wystrzeliwująca niszczycielskie pociski we wrogie armie i budynki. Siła obrężnicza 8. Sztuka oblężnicza, umiejętność. Aha, czyli jeszcze to muszę jakoś rozwijać. O, w dupę jego mać. Czy ja musiałbym mieć pod to specjalną umiejkę u generała, żeby w ogóle móc... to już trochę przesadzili z tymi wymaganiami w tej grze, bo naprawdę to potem, żeby jakąś taką pierdołę uzyskać, w stylu jakiś z dupy taran, który w Total Warze bym sobie na lajcie wybudował od tak, to tutaj muszę się tak po prostu starać i tak jakiejś zawiłości sprostać takim wymaganiom, że to jest po prostu wręcz... no trochę przesadzone, nie? To musi być i tradycja, i jeszcze umiejętność. No, no pozdrawuj. Nie, no przesadzili naprawdę. To mocno przesadzili tutaj zdecydowanie. No co mogę powiedzieć? No jestem rozczarowany. Tak, jestem rozczarowany. No nie zadowala mnie to budowa taranu w ogóle, więc no... wybuduję, no mogę to wybuduję, ale no jestem naprawdę rozczarowany. Chyba że bym jeszcze to wybudował. To by mi znowu zwiększyło liczebność wojska o kolejne... 15%, nie brzmi źle.
Teraz mam 3500 chłopa. Koszt utrzymania. Kosztuje to dużo. A gdzie mam tą moją główną armię? Z gwiazdkami. Tu jest ona. To słuchaj, ty byś też... A ty... Co? Zaraz, jakie tu masz umiejki? Ty masz sztukę... O, od razu wasz mości pokochał. Ty masz sztukę oblężnicą. U ciebie będzie mieli katapulty. Dobrze, zacnie w opór. Fajnie. Czyli katapulty i jemu zapewnimy jeszcze więcej ludzi, czyli ta armia już ma prawie 5000 chłopa. No naprawdę ładnie jest. To jest fajny generał, to jest rewelacja, słuchajcie. To jest prima sort. Przychylna rebelia lojalistów w Pradze. Ale to upadnie, myślę. Więc to nie ma co się podniecać. Dobra, co ja teraz chciałem? Chciałem chyba te uniwersytety w Krakowie jakoś przeforsować, myślałem. Chociaż czy to jest teraz sens? Jezu, co się stanie? Co się tu od Janie Pawła? To jest naprawdę przeginka. To wszystko Mińsk jest, o kurde. No ale no bez jaj, no ile tych armii się tu w ogóle zbiera? Co to jest za horda? Wiecie co, Mińsk chyba przed nimi ucieka, a oni ich gonią, mi się tak wydaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7 armii, no grubo. No to obawiam się, że moje królestwo trochę by klękło przed takimi wojskami. Trochę by sobie nie poradziło. Czekaj, jeszcze ta armia została w Połocku. No ją też trzeba tutaj wyposażyć, tylko że w Połocku, widzisz, musisz się cofnąć do Kowna, bo w Połocku nie ma tego budynku, który by mi zapewnił takie rzeczy. Co to się dzieje się? Konkurencyjny kupiec. No dobra, niech ta będzie. Kapłan wzbogacił wiedzę, wow. No nieźle. Our culture is spreading fast, sire. I shall set upon this holy path. Królewiec przyjął naszą kulturę. Bardzo mnie to cieszy. Your orders. We're marching. Oj, ten przesmyk suwalski bardzo mnie tutaj denerwuje, wiecie? Naprawdę, że za każdym razem muszę... Jeszcze, że tam żadnego mostu nawet nie ma i muszę przeskakiwać przez tą rzekę jak król jakiś. Tak z dupy trochę. No dobra, tak czy inaczej. Znowu mam księgi, to znowu te księgi w coś sobie włożymy, nie? Lovely readings. I always wanted to learn about that. Proszę bardzo. No i zacnie. Ty do Kowna. Siódmać, siódmać. Our queen has given birth to a beautiful princess. Has given birth. Jak to normalnie z takim akcentem gada? Skubany. No liczebności armii muszę trochę się z tym poskromić, dlatego że tak naprawdę to wcale nie wychodzę tak dobrze, jeżeli chodzi o nadwyżkę żywieniową, produkcję żywności. Więc to trzeba tutaj troszeczkę poskromić swoje zapędy. Dobra. Inflanty. O, powolutku te relacje się poprawiają z nimi, naprawdę. Chociaż na razie jest taka neutralność. Okej, niech będzie. Ja bym jeszcze może z takimi wielkimi narodami tą neutralność sobie zapewnił, bo no na razie na przykład Rostów. Na tym mi zależało. Wracaj. Do Rostowa pójdziesz. Pogaństwo się szerzy. Kurde, muszę z tą religią podziałać. Anglia żąda, byśmy zaatakowali Norwegię. Nie bardzo. Idziesz do Rostowa, stary, naprawdę. Biegniesz, lecisz, pędzisz. Że tak ci powiem. I'm on my way. A ja czekam na wojnę z Mińskiem, która wisi w powietrzu. Wyczuwam ją w powietrzu. I feel it in the air. No dobra, wytapiam tam złoto. Co dalej jeszcze mogę zrobić? No wypadałoby te wschodnie kresy jakoś rozwinąć. A właśnie, ten uniwersytet. Tutaj mogę nawet jakiś budynek postawić. Zaraz zobaczmy, co to jest i dlaczego. Proch strzelniczy wymaga. Laboratoria alchemiczne. W tym miejscu prowadzi się eksperymentalne badania, by drogą transmutacji opracować nowe materiały. Jednym z najbardziej użytecznych produktów tych prac jest czarny proch. Okej. No, dobra. Zrobimy. Będziemy proch wytwarzać. Nawet nie zerknąłem, ile ten budynek kosztuje. A tak trochę głupio, że nie zerknąłem. Co się dzieje się? O!
A to z państwem kościelnym, to akurat mnie nie interere. No dobra. Jakoś Włodzimierz trzeba rozbudować, to jest więcej niż pewne. Tylko w którym kierunku? No tu jest dużo takich fajnych rzeczy, no handel magnetytem chociażby, nie? Kurde, no. No to by było niegłupie. Irygacja, te... irygacja, świetny budynek, bo ludziska ja potrzebuję naprawdę na gwałt tego, żywności trochę. Tylko co to wymaga? Bo nie mogę tego postawić. A, no tak, nie wykupię slotu, no jestem mądry. I głupi grzechu się zastanawia, czemu nie mogę tego postawić, no nie wiadomo, po prostu nie wiadomo. Krucjata przeciwko Saksonii. No dobra, niech się tam bawią. Ja bym chciał tą bardzo mocną irygację, naprawdę, na żywności mi teraz mocno zależy. Jak rozbudowałem zaplecze armijne, to się okazuje, że teraz mocno dostaję po dupie, jeżeli chodzi o takie rzeczy żywieniowe. Kurde, jedną armię bym sobie taką wykreował typowo pod liczebność, wiecie? Nie wiem którą, może jeszcze jej nawet nie ma, może w przyszłości po prostu powołam nowego generała pod to, ale typowo pod liczebność, gdzie będzie miał wszystkie umiejętności tylko pod liczebność, żeby zalać po prostu wroga moją przewagą liczebną. Fajne by to było. Co się dzieje się? Lukratywny import. Zniżka na import produktów. Nie, ja tam nie będę nic importował. Tworzymy irygację pól, to mi da plus 3 do żywności, to jest dużo, plus 3 do żywności to jest naprawdę spoko. Pagan heresy, Żytomierz, no trudno. Muszę działać. Boże kochany, ile? Jakie to jest drogie, Chryste panie. Pakt o nie... Czekaj, co się dzieje? Co się stało? Dobiegł końca pakt o nieagresji? Ha. Więzi zerwane? Pretenduj do spadku. Ojciec Duchessy Agrafeny dokonał żywota, co pozwala nam wystąpić o spadek w postaci należnych jej ziem w Żytomierzu. Jeśli spotkamy się z odmową, będziemy musieli wypowiedzieć im wojnę. Możemy się ubiegać w następujące prowincje: Halicz, Rzeszów, Żytomierz. Co ty pierdaczysz? Niemożliwe. Czekaj, pokaż gdzie to jest. Halicz. Zarąbisty region, powiadam. Ale bym się przydał. Rzeszów. No kurde, no Rzeszów to jest no fanfaramfa, nie? Ale by mi się spójność regionalna zwiększyła. I Żytomierz. No Żytomierz to chyba ich stolica jest. Wątpię, żeby się na to zgodzili, ale z drugiej strony tak mnie korci, że no nie wytrzymam. Muszę spróbować. Pretenduj do spadku. As our armies took province after what the province, fuck? Our kingdom grew faster than all others. Hallo! Now, hallo! Panie! No jak mniemam, dali mi ten spadek i jak mniemam, osiągnąłem wymogi zwycięstwa tej kampanii, które przypominam, na samym początku gameplayu wyznaczyłem sobie na zdobycie 25 regionów, najwyraźniej tyle zyskałem, ale ja bym chciał jeszcze pograć, no czuję niedosyt, ja chcę jeszcze tą Polskę trochę porozwijać, odbić, dojść do Krymu w dupę jego mać, więc ludziska, pozwólcie, że jeszcze troszeczkę tą kampanię sobie przeciągamy, oczywiście piszcie w komentarzach, czy wy chcecie, żebym ją dalej przeciągał, czy też być może chcecie, żeby uległa zakończeniu. Będę chłonny na waszą sugestię w komentarzach. Co nie zmienia jednocześnie faktu, że no cały czas czuję niedosyt i chciałbym troszeczkę tu jeszcze podziałać. Więc na razie kliknę magiczny klawisz kontynuuj grę. Gdy nasze armie zajmowały obce prowincje jedną po drugiej, nasze królestwo rozrastało się szybciej niż wszystkie inne, teraz nikt nie ośmieli się nam przeciwstawić. Kontynuuj grę. Zobaczmy, ludziska, co się tu od Jani Pawliło, no. No, kurde. No to teraz Polska w istocie wielka jest. To naprawdę gigantyczny naród. I zobaczcie, że Żytomierz mnie bardziej znielubił, ale dał mi aż 3 potężne regiony i tak naprawdę, no... Wow. Rzeszów stał się mój. No słabo rozwinięty region, tak naprawdę, ale dosyć spory. Zobaczcie, mamy tutaj wsie. Mamy tutaj stadliny koni, kolejne wsie, przybytki religijne, co prawda pogańskie, ale jednak jedno zamczysko. Jaki to jest wielki region, ty? Tutaj mamy nawet kolejne wsie, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miast, ładnie.
ale słabo rozwinięty region. I co ciekawe, nawet ich ludzi, nawet ich żołnierzy zyskałem. Ja pierdaczę, no nie mogę. Grubo. Do tego Halicz zyskałem. Halicz mniejszy region. Mamy tutaj twierdzę, mamy gospodarstwa rolne, mamy len i zioła. Słuchajcie, zarówno len jak i zioła, nie głupio by tutaj było właśnie uniwersytet stworzyć. No i Żytomierz zyskałem. Żytomierz, tartaki, tartaki, świątynie, twierdza i pola. No fajnie. Powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. No kurde, no! Coś to ja nie pamiłem. Po prostu nie mogę, nie? Na pewno chcę odbudować to zaplecze ludzkie, że tak powiem. Tutaj... Tutaj sami chłopi są w ogóle. Tu już mnie nie stać. No ciekawie się to wszystko potoczyło. Najliczniejsza populacja. No nie dziwię się, trochę jednak zyskałem tego i owego. Grubo. Czekaj, gdzie ja armię mam? W Grodnie. Niech ta armia idzie do Łódzka. A armia z Łódzka, a raczej z Włodzimierza, niech pójdzie do Halicza. Trzeba zabezpieczyć nowe ziemie. No ciekawie, ciekawie, trzeba przyznać. Piszcie, może nawet jakąś ankietę w tym przypadku zrobię, czy chcecie, abym dalej kontynuował serię polską, czy być może chcecie, żebym... Zasadniczo wypadałoby dać trzy opcje w ankiecie. Opcja A, czy chcecie, abym kontynuował kampanię polską w tej grze? Opcja B, czy chcecie, żebym zaczął kampanię nowym narodem w tej grze? I opcja C, czy chcecie, żebym zaczął po prostu nową grę? Osiągnie to maksymalną liczbę ksiąg, no właśnie. No ogólnie w porządku. Z pewnością jeszcze jakaś kampania z tej gry się pojawi u mnie na kanale. To jest więcej niż pewne, bo doskonale się w tym tytule bawię i powiem wam szczerze, że dawno się w jakiejś grze strategicznej tak doskonale nie bawiłem jak właśnie w tej produkcji. Natomiast no właśnie pytanie, czy teraz, czy kiedyś w przyszłości, nie? Takie pytanie. Dobra, więc myślę, że taka ankieta będzie. Myślę, że taka ankieta się pojawi, bądźcie na nią wyczuleni. Natomiast tutaj ja bym chciał na pewno w tą żywność odejść. Żywność się przyda, nie? Więcej niż pewne. Chociaż Żytomierz. Kurde. No słabo, ja tu mam tylko jeden zamek. No potrzebowałbym na tych kresach wschodnich jakiegoś miasta typowo pod werbunek. Ale widzę, nie ma tutaj takich regionów, gdzie jest dużo twierdz. Nawet jakbym chciał jeszcze coś przejąć. Nie widzę takich, więc... Może rzeczywiście Żytomierz zróbmy pod miasto forteczne. Takie miasto... Jest to najdalsze moje miasto wysunięte najdalej na wschód, na te kresy wschodnie, więc w sumie nie głupio by tutaj było stworzyć potężną twierdzę, która zabezpieczy mi na wieki wieków te rejony, nie? Tak bym sobie to sublimował i chyba nie głupio myślę. Czyli bym musiał to wybudować. Co się dzieje się? Ład w prowincji spada. No, to będzie spadał. Tutaj będą bunty. Więcej niż pewne. Upadek królestwa. No dobra. Diplomatic message. Palatynat żąda, byśmy zaatakowali Węgry. Ani chybi w ogóle nie idę w tym kierunku. Nie chcę mniesiem. O, Żytomierz teraz dostał po dupie mocno. Ale kurde, no właśnie, pech jest taki, że z Żytomierzem najbardziej bym chciał wojnę teraz. Czekaj, ty... Teraz nawracasz Rostów, potem pójdziesz do Mińska, bo na razie ta wojna z Mińskiem mi się trochę przestała zgadzać, to znaczy trochę mi przestało to być na rękę, żeby z nimi wojować, więc o tym będę myślał. No i tyle, no na razie to rozwijamy wszystko, nie? Ty masz 15, ty masz... Kogo bym tu jeszcze chciał rozwinąć? King Midas will soon be a beggar compared to you. No dobra. I can optimize our expenses now. Zacznie. No ale widzicie, no kurde, pam, wyszło to mocarstwo polskie. Rzeczywiście fajnie, że się udało i no cieszę się bardzo, bo to potężne tereny zyskałem. Jednak czasami te małżeństwa głupie nie są, nie? Czasem się zyska, czasem się straci, ale jednak no takie to nie głupie. Czekaj, jakie budynki tutaj? A może by tutaj postawić twierdzę? Bo już pod takie zabudowania mam. Mam domostwa, mam koszary. Tylko, no tutaj też ma tylko jedną twierdzę, ale to jest daleko... Nie, ja potrzebuję na tym przyczółku, najdalej na wschodzie potrzebuję czegoś takiego twierdzowatego, więc tutaj będę jednak w to odchodził.
Stety, niestety. No pod to trzeba strasznie dużo szmalu, ale to będzie moja twierdza. Nie do zdobycia. Region po prostu, od którego nieprzemierzone ludzkim wzrokiem zastępy wroga się odbiją. Taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, to przyspieszamy. Ale kurde, no cały czas nie mogę ochłonąć z tego, że to tak szybko się udało, na dobrą sprawę. To zwycięstwo uzyskać, no nie myślałem, że tak będzie. W ogóle, no, kolejna... Wypadałoby kolejną tradycję wybrać. Ja to łucznictwo chciałem. Chciałem konnicę, łucznictwo i oblężniczą tą. Czyli no, bardzo dużo slotów pod militaria, no ale no, ja tak bym widział swoją przyszłość, że typowo takie militarne imperium zła kreowałem tutaj w tej kampanii od samego początku. Więc nie jest źle. A więc bym tą tradycję wybrał teraz. Jak tylko zyskam dużo ksiąg, to myślę, łuczników nie będzie głupio. Okazja handlowa nie chce. Ty coś robisz teraz? Nic nie robisz. No to rób. O Boże, to znowu tyle kosztuje. Dobra, po kolei. Na początku tradycję wybiorę. Muszę mieć jakieś priorytety. Nie wszystko naraz. Na początku tradycja, potem reszta rzeczy. Gdzie ja mam w ogóle moje wojska? A dobra, bądź w łódzku. Niech to będzie. Niech kinie! Okej, mamy księgi, czyli bierzemy nową tradycję. No i fajnie. Queen. I Queen ma najlepsze predyspozycje pod dyplomację. No to niech będzie tym dyplomatą. No co zrobić? Prawa relacji z Rostowem. Jak to teraz wygląda, ten Rostów? O, Rostów mnie lubi. Mnie to wystarczy. On mnie nie musi kochać, ale... Tam się trochę poprawiło te inflanty. Okej, idziemy do Mińska teraz. Zależy mi na tym, żeby Mińsk nie przystąpił do wojny, która potencjalnie z Żytomierzem może wybuchnąć. Bo wiecie, Żytomierz ma najfajniejsze dla mnie regiony. Gdybym zdobył Żytomierz, to równocześnie osiągnąłbym mój cel. Taki prywatny, kampanijny, czyli zdobyć Kresy Wschodnie, dojść do Krymu bezpośrednio. No kurde, kurnadziot, jego tereny bardzo by mi pasowały wchłonąć je. By mi pasowało, więc nie byłoby to głupie. Popraw relacje z Mińskiem. No z Mińskiem ta wojna wisi w powietrzu, obecnie w ogóle jej nie potrzebuje. Zaatakowanie Czechów, no nie, nie bardzo. No i co? Wybrałem nową tradycję. Ja bym jeszcze chciał tą tradycję, prawdę powiem i nie skłamię. To wszystko mi zwiększy liczebność moich armii. Która to liczebność zaczyna fajnie wyglądać. No tutaj mam 4900 chłopa, prawie. Tutaj mam 3700, no tutaj trochę mniej jest. Ale to wiecie, no. No ja chłopów nie potrzebuję. To jest dupo armia tak naprawdę. Chłopi. Po co mnie to kobieto? Dobra. Dyplomata przybył do Mińska. Fajnie. No, tak czy inaczej, ja wiem, że trochę źle tą kampanię rozwijałem. Wy mi to pisaliście, że tak naprawdę właśnie te regimenty tutaj to jest to. Więc powinienem zmierzać do tego, żeby w każdym zamku jakieś regimenty były. Gdzie tylko nie mam namiestnika, bo wtedy za to nie płacę. Wołosław jest dorosły. Damy mu tą sztukę oblężniczą, myślę. Okazja handlowa, zyskowna transakcja. Wow, niewiele... Czekaj, to jest fajne, bo niewiele płacę, a wiele mogę zyskać. Zyskuję 9700, płacę 3900. No rewelacja. Spróbujemy. Co się dzieje? Mieszkańcy komunii są wściekli. A czemuż to? Czemu wszyscy tacy wściekli są? Co się to od Janie Pawliło? Przepraszam bardzo. Ktoś mi wojnę wypowiedział, tak? No chyba. No coś to się musiało stanąć. Wywołano wojnę. Znowu wojna z Mińskiem i znowu wojna, której oficjalnie ja nie wypowiedziałem, oficjalnie Mińsk nie wypowiedział, ale jednak wojna trwa. Nie wiem, co ten Mińsk jest taki cięty na mnie, no ale dobra, no chcą. Proszę uprzejmie. Czyli idziemy na północ w takim razie. Chociaż jakąś armię muszę trzymać na południu, bo to południe się zacznie prędzej czy później buntować. Więc ludziska, te wojska przepchniemy na północ, a tamte trzymajmy na południu w odwodzie. Ty masz, chłopie, tutaj, ja bym u ciebie chciał... A nawet to, chociaż kurde... Nie bardzo, nie stać mnie na takie rarytasy, na razie bym ci ten taran zrobił. Tak bym to widział. Iść do Połocka, bo Połock prawdopodobnie teraz będzie...
Zagrożony, no cały wschód mnie nie lubi teraz. Bardzo niemiło się czuję w związku z tym. Dobra, to ty zostałeś wypchnięty z tego miska, to idź teraz na Inflanty w takim razie. Ja nie chcę wojny z Inflantami. Czemu nie zaznaczyło? Ty, nie zaznaczyło, no. Inflanty, no to szukajmy. Szukajmy oczami. Inflanty. Their royalties will adore me. No nie wiem ile teraz, no wiecie, to kawalkadą może polecieć, więc nie wiem ile teraz narodów wypowie mi wojny, nie? To jest ten problem. Problem dosyć spory, bym powiedział. Myślę, że te regiony są zagrożone, więc tutaj postawię. Co? Niektóre te wydarzenia losowe dosłownie mnie po prostu wprowadzają w stan osłupienia. No kiedy w Total Warze mieliście coś takiego, zdarzenie losowe, skarbiec został okradziony, nie masz nic. No kurde, nie, mi się to podoba, ale z drugiej strony na przesradę, nie? Zakończenie handlu z Czechami wielce rozczarowało naszych kupców, winą za to obarcza Duke'a Macieja. Co ty, Godosz? No to takie kurde losowe rzeczy, to nagle mnie cały naród przestał lubić, czekaj. Autorytet korony, to wykup, bo to jakieś takie się zaczyna niefajne robić. Słuchajcie, no naprawdę niemiło mi. Mińsk ma pierdylion wojsk, które podróżują sobie po tych terenach, więc kto wie, czy to nie zesra się na moje tereny i z którędy nagle nie wyjdą na mnie, tego nie wiem, bo to wszystko wygląda tak dosyć, bym powiedział, nieciekawie z tym Mińskiem. Oni mają te wojska wszędzie, na tą sprawę, nawet nie wiem dokąd idą, nie? Patrzcie, no, idą se, wsiną dal, a tu wracają się. Boże, ile oni mają wojsk? To jest przesrane. Ja tę moją armię wypchnąłem na północ, a tak naprawdę widzę, że powinienem się trzymać południa, bo na południu oni mają wszystko. Czekaj, ty się... Stój, bo to ja na tym południu zostanę niebawem zaatakowany, ja już to widzę. Przesrane. Iście do Żytomierza, towarzysze obywatele. Tu się zaczyna źle dziać w państwie duńskim. Wcale to nie miło jest. Ty na razie idź do Połocka. No zobaczymy jak to będzie. Muszę zwiększyć autorytet korony, bo na razie jest beznadziejnie. To jest mój priorytet obecnie, żeby kupić troszeczkę autorytetu korony. Boję się Mińska, oni naprawdę okazuje się, że mają nieprzemierzone ludzkim wzrokiem armię i to wszędzie. I patrzcie, teraz na przykład armia... No to tyle tych wojsk mają, przesrane. Taki mały kraj, a taki potężny, to jest jakieś mocarstwo dosłownie, Mińsk. A Łukaszenka taki niepozorny człowiek, nie? Our population is rebelling. O, tego się bałem. Na południu, w Nitrze, serio? No, wiele rzeczy przewidywałem, ale tego akurat nie przewidywałem. No dobra, idziesz. Nie leży mi to trochę. Idziesz do Żytomierza. Żytomierz, moja twierdza, pierwsza linia obrony, tak jak mówiłem, Żytomierz. No, było do przewidzenia, że teraz to się posypie. I niestety, ludziska, Inflanty to nie będzie jedyny naród. Co? Umarł? Teraz? Co? On po prostu... Wziął i se uciekł. Co za dziad? No nie wierzę, nie? Sklinicie typa. Co za typ w ogóle? No jaki gościu? No nie wierzę, nie? To w zamian za niego ja chyba generała wezmę, bo na razie to ja będę potrzebował armii na gwałt. Nie wygląda ta sytuacja dobrze, nie zamierzam was kłamać. Wcale nie czuję się bezpiecznie w tym moim królestwie, tym bardziej, że rebelie teraz mogą się szerzyć. O mój Boże, dobra, czekajcie, co ja tu mogę? To jest przywódca rebelii. Autorytet korony wzrośnie. Teraz by mi się przydało to. Przydałby mi się autorytet korony teraz. Zawsze trochę zwiększyłem, nie? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Strach pomyśleć, co tu się teraz będzie działo, naprawdę. Strach pomyśleć. Bardzo złe rzeczy się dzieją w moim królestwie. Inflanty na razie się biją z rebelią, to jest mój plus, ale to długo nie potrwa. Ja na razie gram na defa, bo tutaj trzeba obronę jakąś rozwijać. W Kownie werbunek oddziałów, byle ja... Aha, w Kownie mam. No to dobrze. No i tyle, no. Co tu wiele mówić, no. Z tym Mińskiem ja się spodziewałem, że ta wojna będzie, chociaż no nie przewidywałem, że tak to akurat będzie wyglądało. Nie wiedziałem, że oni mają takie...
siły zbrojne przede wszystkim. Tutaj mnie jakoś zszokowali panowie. Pod tym względem. Armia Królewska idzie do Żytomierza. Co się dzieje znowu? Sukces kupca, fajnie. Chłopstwo darzy nas mniejszym poparciem, no ekstra. Oj. Zanim oni dojdą do tej Nitry. Czechy. Czechy to mi nigdy nie pomogły. Od początku tej kampanii. Dobra, chcę zwiększyć autorytet korony. Zapłaciłem za to trochę pieniędzów, ale no... Krzyżyków nie mam. Ale to było warte. Teraz bym chciał to, co mówiłem, żeby tutaj móc werbować ludzi. Potrzebuję 6 tysięcy... Przecież mam tyle kasy. Our scouts have spotted a mercenary camp. A foreign loyalist rebellion plagues our provinces. Zbuduj. Tak jak mówiłem, robimy. No i idzie na mnie na Żytomierz, wszystko wysrało się, lecą, pędzą, biegną. Wszystko na Żytomierz leci, kurde dziad, ale będzie przesrane. Królestwo Minix napadło na Połock, jeszcze lepiej. Grubo, no dobra, tutaj akurat się wybronię. Idziemy na nich, wybuch rebelii, gdzie? W Łódzku, no super, tego mi właśnie było trzeba. I to jest rebelia mińska, żeby było śmieszniej, ale zabawnie, oj, ale śmiesznie, ho. No, mi się trochę drobniaczki przestały zgadzać w tym momencie, słuchajcie. Ja mam ośrodek werbunkowy dopiero w Poznaniu, ja pierdaczę, zanim oni tam przyjdą, bo dlatego chciałem Żytomierz rozwijać właśnie pod werbunek, tylko nie zdążyłem moich planów wdrożyć w życie i to jest ten problem. Słuchajcie, to jest naprawdę wielki problem, bo teraz jak ja bym chciał jakąś porządną armię wykreować, to gdzie to zrobić? No nie bardzo jest gdzie. No dopiero w Poznaniu bym musiał. A Poznań też miałem przepoczwarzyć do werbunku i nie zdążyłem tego zrobić, bo nie mam zabudowań, które mi dadzą populację, więc no jestem w dupie tak naprawdę. No bardzo to spierdaczyłem. O mój Boże, dobra, czekajcie, gdzie ja mogę taką armię zwerbować w okolicy? Nie mam tej wielkiej populacji, zaprawdę powiadam wam, nigdzie. Tutaj mam, ale tutaj znowu nie mam budynków werbunkowych takich. No w Kownie, Kowno jest daleko w Hun. Tutaj by się dało, tylko Kowno jest daleko w Hun. Jeżeli zwerbuję od Kowna, żeby oni doszli na południe, to będzie za długo. To potrwa miesiąc. Idzie na mnie z łatwym takim szybkim rachunkiem, licząc 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tysięcy chłopa. Wściekłych chłopa. No to no, potrafi ta gra zaskoczyć, zdecydowanie potrafi. Nie wiem, co tu teraz ze sobą zrobić, powiem szczerze, jestem tak w szoku, że nie mam pomysłu. Co tu w ogóle robić? No bo wiecie, takie zwykłe dupo oddziały werbować, no też mogę, ale czy mnie to w ogóle w czymkolwiek pomoże w tej sytuacji? Trochę słabo. Przydałyby się elitarne wojska. Ha. Chyba, żeby rzeczywiście w tym Kownie zwerbować teraz generała. Książę Bogusław. On ma chyba taktykę oblężniczą. Tak, ja mu sam tą cechę przydzieliłem i bardzo to jest mądra cecha teraz w tych czasach. Prawdę powiem i nie skłamię. No dobra. Ja go chcę w Kownie. I pan, panie książę Bogusławie, bierzesz te wszystkie siły, tą ciężką piechotę, tą ciężką konnicę, dokoptuję ci jeszcze, przede wszystkim na początek, umiejki, to ci muszę dokoptować. No wychodzę znowu na minus żywnością, ale to była konieczność. Ciężkich łuczników ci muszę dać. No i zasadniczo tyle na więcej mi nie stać. Taki to smutek. No cóż. Co wziąłem, to wziąłem. I idziemy na południe. Chociaż Inflanty też mogą mnie w każdej chwili zaatakować od północy, więc... No, taka sytuacja, bym powiedział. Nagle mi się przestały drobniaczki zgadzać. Mógłbym teoretycznie...
Nie wiem, co bym mógł. Bardzo felernie się stanęło, że ta rebelia nagle mi wybuchła, bo to bardzo pokrzyżowało mi szyki. Ta armia powinna iść na Żytomierz, a tak naprawdę musi osłaniać teraz zaplecze i rebelię tłumić. No to nie tak powinno być. Co się dzieje? No, to było do przewidzenia. W Żytomierzu na razie mam 4, 5, 6, 7, 8 tysięcy chłopa, więc to też no, jest potężna twierdza Żytomierz, no ale jednak kurna dziot chyba nie taka potężna, jakbym chciał. Ja z Żytomierza dopiero planowałem tą twierdzę zrobić, kurde, nie zdążyłem z planami, to jest problem. A oni teraz to wszystko się na mnie wysra, wszystko na mnie leci. Kurde, no. Jest tak fatalnie, że po prostu... No fatalnie, naprawdę fatalnie, analnie. Węgry proponuje podpisanie umowy handlowej, a proszę cię uprzejmie. Królestwo Mist napadło, tak to wiem. Okej. Panie księżu, ja bym ci jakieś cechy dał, to też mi wzmocni armię w tym momencie, nie? Na pewno bym ci dał cechy takie jak taktyka piechoty. Poczekaj. Na początek bym ci dał taktykę kawalerii. Tak. Potem taktykę piechoty i łucznictwo. Takie cechy ci przyznam. Wszystko w liczebność, po prostu. Wszystko w liczebność leci, nie? O to chodzi. Nie mogę? Maksymalnie mogę 3 takie cechy, ja pierdacze, nie wiedziałem. No to beznadzieja. To nie byłem tego świadom. Dobrze wiedzieć teraz, z opóźnieniem chociaż no z dupy, dobra. Jak ten temat ugryźć? Sunie na mnie taka horda orków, że po prostu nie wiem. No boję się w opór, nie? Nie tak miało być! O Boziu, co się tu od Janie Pawła? Po prostu, can you believe it? Yes, my lord. A ty zanim tam dojdziesz na to południe, Boże kochany. To jakieś fatalne ilości czasu. A właśnie, bitwa była tutaj. Yes, my lord. No. I oni mnie sami zaatakowali w Połocku? Czekaj. No tak, ty byłeś mistrzem. No, dla mnie dziwny opór, przecież oni mają mniejsze siły tak naprawdę. Jakieś takie dzikie to jest trochę. No dobra, no przejmuję dowodzenie w takim razie. Co wy macie w ogóle? Łuczników... O, dużo takich jednostek strzelających. No dobra, przejmuję dowodzenie. Myślę, że podołamy. No, raczej powinniśmy to ogarnąć. Chociaż jestem w szoku, że tak jak mówię, oni mnie zaatakowali mniejszymi siłami, tak jakby chcieli związać mnie walką i przytrzymać na tej dalekiej północy. Mi się wydaje, że wszystkie swoje wojska wysłali na południe i to był ten wzwód taktyczny, żeby mnie zaatakować wojną z północy, która tak naprawdę atakuje południowe flanki, nie? No na ich nieszczęście ja to widziałem od dawna, ale no niestety nie zdążyłem wdrożyć. Gdyby jeszcze poczekali ze 2 lata z tymi swoimi planami na oblężenie, na atak, na wojnę, byłoby w porządku, bo zdążyłbym ufortyfikować Żytomierz do miana prawdziwej twierdzy. Wyrażam. Natomiast niestety... No niestety nie byłem w stanie zdążyć z tymi planami. To jest problem. Zacząłem zamczyska na południu budować, ale no zaskoczyli mnie w trakcie budowy. A gra nie wiem, czy się nie zawiesi, bo jakoś bardzo długo mnie wczytuje. Do tej pory w tej grze jeszcze tak nigdy nie miałem, żeby aż tyle czasu wczytywało i chyba się zawiesiła. Nie tak miało być. Kursor chodzi. Poczekamy jeszcze chwilę, damy jej... O! Dobrze, jest, mamy to. O mój Boże, no nic. Jak to wygląda? No nie mamy zbyt wielkich sił tutaj w królestwie. Co to w ogóle jest? Straż miejska. No, te siły tutaj dosyć małe. W tym zamczysku takie symboliczne. Dobra, idziemy się, ustawimy na początek tutaj. I tak, no wiadomo, łucznicy z tyłu. Tak bym to widział. Nawet tak. Jednostki walczące z przodu.
Move! My life is konnica precious. Na flanki. Więcej konnicy na tamtą flankę, bo do murów oni raczej nie podejdą. Mury będą prowadziły ostrzał, więc myślę, że raczej będą od tego stronić. Nawet wszystkie oddziały konnicy wyślę na tamtą flankę, bo ja naprawdę coś przewiduję, że oni postarają się nie zbliżać do tych murów. No dobra, przyspieszamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Co oni w ogóle robią? Oddalają się od miasta, uciekają? Dziwne poczynania. Oddalili się od murów, no zrobili poniekąd to, co mówiłem. Wyjść z tego miasta. Wy uderzycie na flankę. Taki mam chytry, podły i podstępny plan. Ustawiacie się tu. Ustawiacie się tu. Konnica tutaj. A z tej flanki mieszczaństwo i straż miejska. No i zobaczymy. No przewagę liczebną mam, więc no raczej jest to taka bitwa, powiedziałbym, oczywista. Pytanie, jak się teraz sytuacja potoczy, co oni zrobią. Ktoś mi tu został. Taran! Łomatko bosko, ale to taran to mi się chyba za specjalnie nie przyda do niczego. Znaczy no... Fajnie, że taran mam, ale no taran to... Widzicie, no żebym miał katapulty chociaż, no taran to nie bardzo. Katapulty bardziej. No dobra, czekamy na łuczników. Okej. No i teraz tak. Przesuwamy się o parę centymetrów dalej. Aż wejdę w ich zasięg ostrzału i tyle w temacie. Oni się tak zbliżyli do krawędzi mapy. Co oni robią? Przegrupowują się. No, także się chyba trochę tego ataku, mój drogi, nie przemyślał na te północne regiony, wiesz? Tak ci powiem, że coś to chyba ci się nie udało, bo ja tu mam trochę za dużo sił na to, żebyś sobie dać w kaszę dmuchać, wiesz? Więc chyba trochę się przeliczyłeś, mój kochany. Chyba się trochę przeliczyłeś. Dobra, widzę, że się ruszyło. Oni chyba zaczną na mieszczaństwo uderzać. To ja postaram się oflankować ich z drugiej strony. Na pewno ruszam, już z pełną parą będę ruszał do wojowania. Co wy robicie? Sam nie wiem, co oni robią. Oni chyba do końca też nie wiedzą, co robią, tam mi się wydaje. Tak. Dziwne. No ich łucznicy to się szybko poddadzą. Wikingowie, niechaj ruszą! Show me the money! No dobra, no. Daliśmy radę. Szybka bitwa. Tak naprawdę. Szybka bitwa. Wszyscy na tamtą flankę uderzyli. To zlepimy się w jedną spójną całość. Jak wszyscy tam uderzyli, no to co? To działamy. Kleszcze, kleszcze ich weźmiemy. Tutaj ostrzał na generaila. Będzie zacnie. Tyle. Porobione. The enemy is pillaging one of our settlements. Mieszkańcy Miska są wściekli. A co ja im poradzę? No sami mnie zaatakowali, to czego chcą? Gdzie jest moja armia? A, w rzece siedzi. Chcieli się wykąpać po bitwie, no wiecie, byli spoceni. Nie mam zbyt dużo hajsu. Kurde, ten Żytomierz zaraz zostanie oblężony i teraz pytanie, co zrobić? Nie, jeżeli stracę tą armię, a no tak to obecnie wygląda, to bardzo bym dostał po dupie, bo... No to jest moja najlepsza armia, którą hołubiłem od początku tej kampanii, nie? No nic, no dzisiaj będziemy kończyć. Zobaczymy w następnym odcinku, w przyszłości, co się jeszcze będzie działo. Ty zanim dojdziesz na południe, to jeszcze bym chciał, żebyś się zajął tą
armią tutaj buntowniczą, która notabene jak na buntowniczą armię jest piekielnie wielka i mocna. Też takie trochę niezrozumiałe z mojej strony. No ale no cóż, no jest jak jest. Nie wymyślimy nic innego póki co. Ty idź no z tego Płocka, bo prawdopodobnie będą atakowali Kowno, więc na to też trzeba być przygotowanym. Kowno, które obecnie jest wyzbyte żołnierzy, wypadałoby tutaj coś zwerbować chyba. Ale to jeszcze pod to będzie czas, zresztą, a na razie i tak nie mam zaciężnych. Na razie i tak nie mam żywności, przede wszystkim. No nic, no trochę się to wszystko... Dzisiejszy odcinek bardzo szalony był, bo no z jednej strony państwo mi się bardzo rozrosło, a z drugiej strony sami widzicie, co się dzieje, że tak naprawdę no szybko te drobniaczki przestały się zgadzać. Poględzę 2-3 zdania dosłownie o ciekawostkach i będziemy się żegnać. Ostatnio mówiłem cały czas o drogach w średniowiecznej Europie, o tym, jak to szybko podróżowali kupcy, jak szybko podróżowały różnego rodzaju formy ludności z tamtego okresu. No i że świat był tak naprawdę... Czekaj, a ty co? A ty coś robisz teraz? Ty nigdzie nie jesteś. Ty byś musiał... O, widzisz, ty musisz gdzieś iść. Poczekaj, ty pójdziesz... Na razie, jak mam wojnę z Miskiem i z Iflantami, to ostatnie, czego bym sobie życzył, to wojna z Pieczyngami i z Żytomierzem. Więc ty pójdziesz do Pieczyngów teraz i z nimi byś tutaj jakąś relację fajną zrobił. Tak ci powiem. No. Tak czy inaczej, ględząc dalej... O czym mówię? Mówiłem o tym, jak właśnie, że świat był duży w okresie średniowieczna, znacznie większy optycznie niż teraz, i o tym, no taką troszeczkę jakby niekonsekwencję wam sprzedałem, że konni jeźdźcy w okresie średniowiecza podróżowali, przemierzali każdego dnia dokładnie taką samą drogę jak piesi podróżnicy, czyli około 40 km. Z czego to wynikało? Przede wszystkim, po pierwsze, koń galopuje teoretycznie o wiele szybciej od człowieka. No ale no, widzieliśmy te słynne ujęcia z potopu, czy z ogniem i mieczem, jak konie szybko podróżowały, jak potrafiły się szybko przemieszczać, i jeźdźcy szybko potrafili zmieniać flanki, reagować na zmienną sytuację na polu walki. No tak, tylko że na niewielkie dystanse. Nikt tak nie galopował, kiedy chciał przemierzyć, załóżmy, 1000 czy nawet 1500 kilometrów. Wręcz przeciwnie. Zwierzę sobie wtedy niespiesznie szło i to była dla niego najlepsza i najbardziej typowa prędkość. Nawet nie jakiś kłus, tylko niespieszne sobie chodzenie. Zazwyczaj było ono bogato objuczone, taki koń, no bogato był objuczony, korzystaliśmy z jego możliwości pociągowych, więc również to ograniczało jego możliwości szybkiego przemieszczania się. Po drugie, konie były za drogie, żeby mogły sobie zgichnąć nogę na wyboju, albo żeby mogły paść ze zmęczenia, żeby mogły się przeziębić, gdy się na przykład spocą od szybkiego galopu. Byłoby to niepowetowaną stratą dla takiego człowieka z tamtego okresu. Poza tym, no to było zwierzę i także nie można go było zbyt mocno forsować. Musiało robić długie przestoje na popas, tak zwane jedzenie i odpoczynek, więc tak naprawdę maksymalny czas jazdy konnego jeźdźca w okresie średniowiecza, i to i tak jak ktoś bardzo mocno forsował konia, wynosił zaledwie 7 godzin na dobę. Nie więcej, koń nie był w stanie więcej podróżować, bo w tym momencie zaczęlibyśmy wyniszczać zwierzę. I to była jazda bardzo niespieszna, tak jak mówiłem, on sobie dreptał. Więc no potem wychodziło tak jak wychodziło, to dlatego potem w średniowieczu król Polski podjął decyzję o tym, żeby średnia odległość pomiędzy miejscowościami wynosiła, no małymi bo małymi, ale jednak jakimikolwiek miejscowościami wynosiła nie więcej niż 40 km. Aby kupiec czy podróżnik był w stanie dojść od osady do osady w jeden dzień i nie musiał nocować w lesie, narażając się tym samym na napaść raubiterów, grasantów i watach wilków. O wątku będę dalej ględził na kolejnym klipie. No i co, tak jak mówiłem, nie musicie pod tym materiałem, ale możecie, jak ktoś chce pisać, czy chcecie, żebym tą kampanię kontynuował póki co, ale myślę, że jeszcze na kanale pojawi się w związku z tym ankieta i wtedy no w tej ankiecie podejmiecie decyzję, czy... No, czy chcecie inną grę, czy chcecie inną kampanię, czy chcecie, żebym tą Polską jeszcze troszeczkę się na te Kresy Wschodnie porozwijał, bo faktycznie, no, moim założeniem tutaj było zdobycie tych 25 regionów i je obecnie posiadam. Na dziś ode mnie to tyle. No, kampania jest prima sort, naprawdę, cały czas. Bardzo się cieszę, że taką grę wybrałem, bardzo się cieszę, że taki naród wybrałem, taką kampanię wybrałem, bardzo przyjemnie mi się Polską tą kampanię prowadziło i prowadzi cały czas. Na dziś ode mnie to tyle. Widzimy się na kolejnych materiałach na moim skromnym kanale. Jak wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. No i trzymajcie się, ludziska. Cześć!